Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, starszy paletowy w dziale unboxingu komiksowej Nawijki, na którym to kanale nawijamy o komiksach od strony artystycznej warsztatowej kuchni. Dzisiaj kolejny unboxing, ale nie bójmy się, bo będą fajne rzeczy. Tym razem z Atom Comics. Czekałem na ten pakiet, trochę się tego nazbierało i zobaczymy, co tam jest w środku, więc zobaczcie, jakie to wielkie. Otwieramy. Okej, okay, dobra, teraz to tylko wyjąć. Słuchajcie, mamy dużą pakę, mamy średnią pakę, mamy Comic Shop News, ale to nie czas i miejsce na to, żeby się tym tu teraz zachwycać. I mamy drugą średnią pakę. Zaczniemy, średnia paka, gruba paka, średnia paka. Okej, okay, otwieramy, tu już widzę od razu, że będzie End Erika Larsena, no to jedziemy z koksem. End i Erik Larsen i szósty numer kończący całą tą, miejmy nadzieję, sześcioczęściową miniserię. Mówię miejmy nadzieję, bo szczerze mówiąc mam nadzieję, że Larsen już to skończył. Była to jakaś przerwa dla niego widocznie potrzebna i zamiast Savage Dragona sobie kręcił ten End, ale powiem wam tak, że art, który się w tym jakoś tam pokazuje, to nie jest na poziomie Savage Dragona. O, tu akurat widzę, że jakby trochę się polepszyło, trochę więcej szczegółów, może poszedł po rozum do głowy, ale według mnie to jego odskocznia w postaci End, to miało swoje smaczki, ale o, tu nawet fajny otwierający splash. Trochę gdzieś tutaj pod koniec widocznie przycisnął pedał gazu, co jest dobre, ale i tak, no zdecydowanie przycisnął. Fajne kolorki. Kurczę, zaczynam zmieniać zdanie as I go. Może jednak warto było czekać chociażby na ten szósty numer, który, o, trochę się prezentuje zupełnie przyzwoicie niż te poprzednie. Tu widać, że trochę pokreskował bardziej. Nie jest to już tak ziejąco puste jak te poprzednie ency. Słuchajcie, już chciałem psioczyć, już chciałem hejtować, a tymczasem Borem Lasem zostałem bardzo mile zaskoczony. Może at the end of the day nie będzie to taki wasted effort, widzę, że fajne kolory całkiem, ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że jednak mimo wszystko wolałbym takie zwykłe issues Savage Dragona, gdyby mieliśmy chociaż 4 lub 5 issues zamiast tych 6 end, to byłoby naprawdę fajnie, także no cieszę się, że teraz wracamy do Dragona i jakieś Dragony nowe też na mnie czekają, także jedziemy z koksem. Dobra, Batman, The Joker, The Deadly Duo, miało być chyba numer 3, 4, 5, wszystko okładki Marka Silvestriego. Podoba mi się ta seria Ameryki, ona tam nie odkrywa specjalnej, ale idzie dobrze. Nie brałem żadnych wariantów już tych numerów. Poprzednio trochę się skusiłem i w następnych numerach 6 i 7 trochę się tam pokusiłem, ale tutaj nie, bo nie widziałem niczego takiego specjalnie sexy, co przykułoby moją uwagę. Ale spoko, przynajmniej sobie zrobię maraton 3 odcinków. Batman Spawn Unplugged. Słuchajcie... No, nie ma szału z tym Batman Spawn. Tu jest Jonathan Glapion, określony jako Ink Assist, bo niby całość tuszował McFarlane. Ja mam już inny egzemplarz z Azylu, sobie też wziąłem, bo był naprawdę w śmiesznie niskiej cenie, więc wziąłem sobie dwa, spodziewając się Bóg wie czego. A to jest taki czarno-biały reprint w zasadzie tego, co było wcześniej w kolorze. Tu nie ma żadnego takiego za bardzo smaczku oryginalnego artu, czego się trochę spodziewałem, na co trochę miałem nadzieję, że zobaczę trochę tych Blue Pencils, czy w ogóle... Ale Capullo chyba nie rysuje Blue Pencils, no, że chociaż zobaczę trochę właśnie tego ołówka pod spodem i tak dalej. Rozczarowałem się, jest to dosyć sprogowane, dosyć czarno-białe, takie jakbym czytał po prostu czarno-białą wersję komiksu. Nie jest to niezbędne, tyle tylko, że chmurek nie ma. No trudno. Aha, i jeszcze ten Jonathan Glapion, który tuszuje tutaj niby robi Ink Assist McFarlane'owi. No to tak naprawdę, wiecie co, on tutaj robi jak nie połowę tej całej roboty. McFarlane moim zdaniem dodaje tutaj tylko gdzieniegdzie trochę swojego flavoru, więc no tak to jest, słuchajcie. I tyle. Dobra, Firepower numer 1 to jest fajna seria Roberta Kirkmana i Chrisa Samney. Omawiam ją na osobnej nawijce, która niedługo pojawi się na kanale. Warto na nią spojrzeć. Zamówiłem sobie numer 1 znowu, bo uszkodził mi się trochę mój poprzedni egzemplarz przy innej okazji. Także super, bardzo polecam. Spójrzcie sobie na serię Firepower. Ona ciągle wychodzi teraz ma hiatus, ale mam nadzieję, że wyjdzie dalej. O, Graphic Fantasy! Erika Larsena. Słuchajcie, wiecie co to jest? To są reprinty. Wyszły takie dwie edycje. Tu dostałem wiadomość z Atomu, że przyślą mi tylko jeden na razie, a drugi wciąż sprowadzają, ale to jest Graphic Fantasy i potem był chyba drugi numer. To jest reprint starych komiksów Erika Larsena z lat 80., kiedy on w ogóle był amatorem, zaczynał gdzieś tam rysować i publikował sobie tak zinowo. Tu jest pierwsze jakieś tam pojawienia się Savage Dragona. Nie mówię, że całkiem pierwsze pojawienie się, bo to chyba nastąpiło w jakimś innym komiksie Megaton czy coś, jeśli mnie pamięć nie myli, ale jednak jest tu też Prism, którego znamy i kochamy z niektórych
numerów Savage Dragon. On się w przynajmniej dwóch pojawił, pamiętam go z okładek. Także super, na pewno sobie nawiniemy o tym, bo czaję się, ostrzę sobie zęby na tego Bad Boya. To jest taka zinowa rzecz, która na pewno w jakiś czwarteczek sobie niedługo pójdzie. Okej, dobra, dalej. Astro City, Kurt Busiek i Brent Anderson z okładkami Alexa Rossa. To na pewno wszyscy znacie i kochacie. Ja natomiast nie znałem nigdy wcześniej Astro City. Wziąłem sobie ten numer w Image First, żeby sobie spojrzeć i może kupić jakieś paperbacki. Kusi mnie Brent Anderson, kusi mnie ten Kurt Busiek, także zobaczymy. Dalej. Mage, The Hero Discovered. To samo, Image First. A w zasadzie możemy sobie zrobić dwie od razu, bo wziąłem takie kilka, wiecie, wzięło mnie raz, żeby sobie popróbować trochę tych serii, których teraz do tej pory nie znałem. Więc tak, Mage, The Hero Discovered. Mi się zdaje, że kiedyś była taka seria The Hero Defined Matta Wagnera. Matta Wagnera lubię. Mam też jakiś jego oryginalny art, pokażę wam przy jakiejś okazji. W każdym razie, no, skusił mnie tym, że Mage'a nigdy nie znałem i tak samo jak w przypadku Astro City, jeśli to mnie zachęci, to niewykluczone, że kupię sobie jakieś paperbacki i zanurzę się w ten świat, bo w ten sposób nadrabiam też zaległości. Następnie Outcast, Kirkman i Azazeta, jakkolwiek się to czyta. Mam jeden paperback tego i zrobił na mnie dość dobre wrażenie. Trochę takie zamieszane, nie za bardzo wiedziałem od razu, co się tam dzieje, ale podobał mi się klimat, taki bardzo serialowy, bardzo mroczny, taki trochę Twin Peaks czy coś, chociaż z zupełnie innymi jakimiś vibami, ale gdzieś tam jednak to mi tam przemawiało to w ten sposób do mnie. Wziąłem jedynkę, żeby zobaczyć, jak to się wszystko rozkręca, bo Kirkman potrafi ze serii na serię się zmieniać i zupełnie inaczej prezentuje się moim zdaniem w The Walking Dead, zupełnie inaczej tutaj, a zupełnie też w tej serii Firepower, o której mówiłem przed chwilą. O, także ze względu na Kirkmana to wziąłem. Sam art tam nie przekonywał mnie za bardzo, chociaż no, nie był zły jak na taką serię opartą głównie o scenariusz. O, wreszcie to, na co czekałem. Słuchajcie, Savage Dragon. Tak, nowe numery, ale uwaga, nie jest dobrze, jest średnio, bo redakcja poinformowała mnie, że ten 263 nie ma głównego tego, nie ma głównej okładki z Mako, która jest świetna, obczajcie sobie, ja wziąłem ją, ale nie dostałem i to, co, nie wiem, czy to idzie Holender motolotnią, idzie przez ocean, czy tym, żaglówką ktoś to wiezie, no w każdym razie powinno dojść niedługo, na szczęście nie przepada, ale jestem trochę zawiedziony, bo liczyłem na tę okładkę bardziej niż na ten wariant tego, to jest John Sean Alexander, chyba cytuję z pamięci, ziom, którego w ogóle nie znam, oprócz tego, że on miał jakiś stint w Spawnie. No i nie ma tu o czym pisać do domu. Znaczy okładka jest całkiem fajna, myślę, że spoko, ale taki ten nowofalowy, spawnowy art w ogóle nigdy do mnie nie przemawiał. No ale wziąłem, żeby wesprzeć Larsena, a tu wziąłem z kolei okładki, bo miały fajne kolory. To jest ten sam numer 264, tylko w dwóch różnych wariantach kolorystycznych. Słuchajcie, nie mogłem się zdecydować, który wziąć, więc wziąłem oba. Mam taki zwyczaj, że biorę dwa różne warianty każdego numeru Savage Dragona. Jeśli Eric Larsen potrzebuje mojego wsparcia, ja darzę zioma takim szacunkiem ze względu na to, co robi w takim czysto komiksowym aspekcie, że ciągnie tę swoją serię z zajawką przez ponad 250 numerów. Niech ma! A niech mam i ja, bo na pewno będę się... Ale wiecie co? Otworzę sobie ten Savage Dragon, chociaż ten 263. Nie będę sobie spoilerował tego i wam, tego 264, ale uwaga, otworzymy sobie, bo ja się napaliłem na ten, tutaj na tę walkę z Mako. Zaraz zobaczymy, żeby nie było tu niecenzuralnych tych. O, już widzę, że tu jest jakieś pełne przemocy, słuchajcie, te walka i tak dalej. O, ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają te, znaczy scena smutna, ale jak fajnie wyglądają te nowe Savage Dragony. Ja wiem, że Larsen to dziwny ziom pod pewnymi względami, że on tutaj czasami robi różne odjazdy, ale nie mniej, o, tutaj no, to się ciągle nadaje, ale tak patrzę, żeby nie przestrzelić, bo to różnie z tym bywa. Tu jest już full frontal nudity, to tutaj odchodzi, ale zobaczcie tu, o, na to właśnie czekałem, na tego Mako, który tutaj wszystkich atakuje, więc słuchajcie, dobra, nie jest to przyjemne, nie jest to, wiecie, for the faint of heart, ale na pewno świetny komiks będzie, znaczy bardzo zajawkowy, to na co czekam, słuchajcie, what's not to like, już w tej chwili chce mi się właśnie otworzyć go do jakiejś kawki i sobie cały przeczytać. O, super, podobają mi się te kolory, tutaj kolesia Nikosa Coatesisa, wszystko tutaj działa, lubię zajawkę Larsena. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej z Coxem. To jeszcze nie wszystko. The Walking Dead. The Walking Dead, tutaj będzie wiele numerów, bo przyszły do mnie numery od 50 chyba 3 wzwyż. Także tylko krótko wam pokażę. O, to co warte uwagi. To tak, tu mamy okładkę Artura Adamsa. Okładki Artura Adamsa są świetne i zbieram je sobie. One się pojawiają tylko od czasu do czasu, ale sama seria jest świetna. Jest to fajna okazja dla mnie do wskoczenia na ten pociąg The Walking Dead, którego wcześniej nie znałem w ogóle, także spoko.
Tutaj okładki, które sobie zamawiam, niektóre to Adlarda albo Fincha z reguły, a tu zaległa okładka tego, Bressana, która może nie robi na mnie jakiegoś mega wrażenia, ale miałem już pozostałych 5, które układają się w jedną całość i wreszcie będę mógł ułożyć sobie wszystkie koło siebie i oglądać ten rysunek zgodnie z intencjami twórców. Także spoko, na propsie. Dobra, teraz zobaczymy sobie tego dużego bad boya i ja wiem, co tam jest, ale myślę, że to jest rzecz, którą warto mieć. Bo to jest, słuchajcie, The Absolute Batman, The Killing Joke, 30th Anniversary Edition. Printed in China. Zobaczymy, jak ta China tam wydrukowała. Dobrze, że w ogóle mi się chciało drukować to. O, znaczki fajnie wydane. Zachowam sobie to pudło. Oczywiście otworzymy to sobie na osobnej nawijce, ale patrzcie, tu smile ten. No, ciekawe, jak to będzie w środku. Duży taki tam karton do schowania, jak to się mówi, zapomniałem, jak to się ten... nazywa, ale w każdym razie taka, wiecie, nie obwoluta, tylko taki kartonik, gdzie można schować całość, także super. Tu wiecie, co tutaj ma być? Według tego, co sprawdziłem, kupiłem to na promo i raz było w Atomie, od razu to łyknąłem. Tu mają być dwie wersje kolorystyczne, ma być wersja Briana Bolanda i ma być wersja ta stara, zapomniałem, kto wtedy kolorował. Killing Joke w ogóle to jest coś, co chciałem mieć w jakimś dobrym, przyzwoitym formacie od dłuższego czasu, dlatego że mam tylko tę wersję TM Semic. Wprawdzie dość dobrze zachowaną, może sobie zrobimy nawijkę od razu z tym i z tą wersją TM Semic, sobie może porównamy, ale to niewątpliwie jest coś, co warto mieć w jakimś bardziej prestiżowym formacie. Także słuchajcie, Absolute Batman The Killing Joke, 30-rocznicowa edycja specjalna, jak najbardziej na propsie. Jedziemy z koksem i na pewno pojedziemy sobie to na spokojnie na jakiejś dłuższej nawijce. Dobra, i trzecia część. Tu jakiś ten DC Connect. Ja czasami lubię sobie popatrzeć na te rzeczy, żeby zobaczyć, co tam się ukazuje, ale od czasu Batman Spawn nie widziałem niczego takiego, co przykułoby moją uwagę jakoś za bardzo. Tu wszystko ludzie rysują, wiecie, w Photoshopie to. Albo w taki jakiś photoshopowy sposób, że to rzadko kiedy wygląda dobrze. Ja już w zasadzie nie czytam tych nowych komiksów. I to z kilku powodów, również z powodów takich fabularno-obyczajowych. Nie pasuje mi już to, co się robi dzisiaj z tymi bohaterami. Ale też jak patrzę na tę grafikę, to tutaj naprawdę nie ma niczego takiego, co taki cartoonist jak ja mógłby z tego wyciągnąć. Ja się tutaj niczego z tego nie nauczę. Ja jedyne, czego się mogę nauczyć, to obsługi Photoshopa i zżynania z fotografii, wiecie? Ja się mogę nauczyć czegoś od Jerry'ego Kuberta, od Roberta Kirkmana, jeżeli chodzi o scenariusze, od Briana Bolanda i tak dalej, od tych ziomów, których tu pokazywałem, od Erika Larsena, ale tu za bardzo nie. No może gdzieś o to chyba Jim Lee czy coś, a przynajmniej jakiś jego naśladowca. No, zobaczymy, co tu jest, ale nie wydaje mi się, by cokolwiek mogło przykuć moją uwagę, także no, spoko. Dobra, i tu wydaje mi się, że będzie już chyba do końca The Walking Dead, ale parę ciekawostek może się znajdzie. Ten, tu jest specjalna okładka ze Spawnem, przegięcie, nie? Todd McFarlane zrobił specjalne okładki ze Spawnem The Walking Dead, to jest numer 53. Wziąłem dwie, a trudno było, jakaś rocznica Spawna, no jakby nie było, trzeba mieć wyobraźnię, żeby zrobić chodzące trupy ze Spawnem, który ani razu nie pojawia się w komiksie, ale w sumie who cares. Wygląda cool, wygląda. David Finch zawsze na propsie, fajny kolor, także czego tu nie lubić. Nie za bardzo przekonują mnie te okładki tej tutaj, zapomniałem, jak ona się nazywa, ta osoba, która robi te okładki, ale w każdym razie jakoś niespecjalnie mnie to kupuje. One się tu przewijały parę razy i no cinko trochę. Jakbym wiedział, że tak wyglądają, to może bym się na nie nie skusił. Nie, nic specjalnego. Natomiast tu jest coś specjalnego. Art Adams znowu, super, fajnie, że pocisnął znowu kilka okładek. Już dawno go nie było, jeśli dobrze pamiętam, a ja zawsze właśnie biorę tego Adamsa. Tu David Finch. O, i tutaj Manapul. Odłóżmy go sobie ad acta i zaraz zobaczymy wszystko, bo to wiedziałem, że mi się to spodoba. I patrzcie tu, też Arthur Adams. Niezłe, nie? Są te jego okładeczki. Art Adams to jest ziom. Słuchajcie, w ogóle to się tworzy w jakąś większą całość. Nie wiedziałem o tym. Patrzcie. Więc ja nie wiem, czy o to się wcześniej też nie tworzyło, ale też ciekawostka, nie podejrzewałem go o to. Tymczasem Borem Lasem odkryłem, bo wydawało mi się, że właśnie to niestety te się gdzieś tam łączą. Bo Art Adams tylko raz po raz coś dokłada do The Walking Dead. No ale dobra, fajnie. Dodatkowy bonus, what's not to like. Tu David Finch, tu Charlie Adlard, tu znowu Manapul, odłóżmy go sobie, zaraz zobaczymy. Tu trochę Fincha, trochę Adlarda na krzyż, dobrze, niech będzie. I tutaj tak samo, Finch i Adlard, ja wybieram najlepsze okładki, słuchajcie, powiem bezwstydnie, fajny kolor tutaj. O, i Manapul, i wiecie co, ja uprzątnę te i zobaczmy tego Manapula, bo ten Manapul to jest ziom. On mi się spodobał, on mnie kupił tym takim vibe'em, wiecie jakim? Takim vibe'em
starych jakichś takich kolorów a la z gier komputerowych czy coś, tak mi się to skojarzyło. To jest 55, 56, to tak będzie szło. O, ja się tu postaram umieścić wszystko na jednym tym, na jednym sipie, jak się da. Przynajmniej tak, żeby w miarę działało. O, tak. O, i patrzcie, to niby ma tworzyć pełną całość. A będą jeszcze dwie. Więc fajnie, nie? Takie, mi się to podoba bardzo. Nie wiem, czy podzielicie mój sentyment, słuchajcie, z jakiegoś tyłka, ale spodobało mi się to, że te kolory są takie nietypowe, zwłaszcza ta pierwsza okładka. Ona jest taka w starym stylu, jakbym, wiecie, w jakąś arkadówkę grał, w starą grę komputerową. To mnie bardzo kupiło, bardzo mnie zachwyciło. Także łyknę już te nieciekawe okładki tej poprzedniej, tego poprzedniego rysownika, który to robił. Natomiast tutaj te sześć okładek zaplanowanych, bo to zawsze jest po sześć, które się układają razem w jedną całość, tego mana pula, na pewno mi to wynagrodzą. Także fajnie, fajnie, warto było czekać na to. Ekstra, czekam na dwie następne. Okej, słuchajcie, to wszystko. Jestem napalony, muszę sobie te Walking Dead przeczytać. Savage Dragon na pewno pójdzie na ogień. End się trochę zrehabilitowało, muszę zresztą przeczytać całe te sześć numerów tej serii, bo tylko to przeglądałem tam trochę, tylko czytałem. No i ten Killing Joke. Killing Joke zawsze na propsie. Na pewno będzie to coś, co sobie tutaj fajnie zrobimy. Także słuchajcie, fajny unboxing z Atomu. Za jakiś miesiąc pewnie będzie następny, jak wszystko pójdzie dobrze i dotrwamy. Także słuchajcie, what's not to like, fajnie. Jestem zadowolony, jak mówił Bronisław Pawlik w Alternatywy 4. Jak go zapytali, czy jest zadowolony, no to ja też mówię, że jestem zadowolony. Trzymajcie się. Do następnej nawijki.